Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Wandzel i jestem wiceprezeską Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzisiejsze spotkanie dotyczy sztuki malarskiej, kulinarnej i emocji, jakie budzą dzieła sztuki. Chciałabym odwołać się do aukcji adopcji, którą po raz pierwszy zorganizowało nasze stowarzyszenie w Muzeum Narodowym w grudniu 2019 roku w projekcie Spragnieni Piękna Przyjaciele we współpracy z panem Juliuszem Widorbskim, Desą Unikłem oraz portalem Artinfo. W czasie tej aukcji adopcji zostały wylicytowane 24 obiekty, ale tylko do 5 z nich zostały skomponowane kolacje inspirowane dziełami sztuki. I o tych kolacjach chciałabym Państwu dzisiaj coś więcej opowiedzieć. Te dzieła sztuki to Cecco del Caravaggio, Święty Sebastian. Te kolacje przygotuje Mateusz Gessler w swojej restauracji Warszawski Sen. Kolejnym obrazem to Nienasycenie Stanisława Ignacego Witkiewicza. To menu skomponuje Jacek Grochowina w swojej restauracji Nolita. Z kolei w restauracji Belvedere odbędzie się kolacja inspirowana insygniami królewskimi Augusta III, a w hotelu Warszawa, w restauracji Warszawska, odbędzie się kolacja inspirowana obrazem Eugeniusza Zaka Tancerz. I na końcu obraz Kuropatwy na śniegu Józefa Chełmońskiego, który został wylicytowany przez panią Kasię Sokołowską razem z Arturem Kozieją, a kolację do tego obrazu stworzyli państwo Kręgliccy. I właśnie o tym ostatnim obrazie i o tej adopcji chciałabym dzisiaj porozmawiać z moimi gośćmi. Tutaj chciałabym przedstawić Państwu panią Agnieszkę Rosales-Rodriguez, kuratorkę zbiorów sztuki polskiej do 1914 roku w Muzeum Narodowym, panią Agnieszkę Kręglicką, restauratorkę, felietonistkę kulinarną oraz orędowniczkę zrównoważonego rolnictwa, która razem z bratem Marcinem Kręglickim już od 30 lat kreuje warszawską scenę gastronomiczną, a dla Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie od początku trwania projektu Spragnieni Piękna zajmuje się oprawą kulinarną wszystkich bali charytatywnych, które odbyły się w Muzeum Narodowym. Panią Kasię Sokołowską, dzień dobry Kasiu, choreografkę, reżyserkę i producentkę pokazów mody, również dyrektorkę artystyczną The Designer Gallery, jurorkę Top Model, ale dla nas przede wszystkim reżyserkę naszych pokazów Spragnieni Piękna w muzeum. Kasia reżyserowała dwa takie wydarzenia, a w jednym nawet brała udział i prezentowała sama suknię Miss Behave, która została przygotowana na to wydarzenie. Te suknie są licytowane w czasie tych pokazów, a następnie panie prezentują je na balu w Muzeum Narodowym. Kasiu, jeszcze raz ogromnie dziękuję za twoje wsparcie. Kasia też za każdym razem uczestniczy w balach i bardzo aktywnie uczestniczy w aukcjach balowych. Kasiu, bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Małgosiu, trudno ci przerwać. Wspaniały wstęp. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Ja też bym chciała z ramienia muzeum podziękować tak pani Kasi Sokołowskiej za adopcję obrazu Józefa Chełmońskiego, który będzie przedmiotem dzisiejszej rozmowy, ale też podziękować stowarzyszeniu, które dzięki takim akcjom, działaniom bardzo aktywnie wspiera Muzeum Narodowe w Warszawie, między innymi uczestnicząc w konserwacji dzieł, czasem bardzo cennych obiektów. Więc jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję za zainteresowanie naszym muzeum. No i tu chyba już nie ma wątpliwości, dlaczego właściwie tu jesteśmy. Chcemy być mecenasami sztuki w jakikolwiek sposób, bo tych sposobów jest dużo, a stowarzyszenie faktycznie to umożliwia, bo
adopcja jest takim no, jakby wspaniałą namiastką posiadania i też opieki i wsparcia dla artystów i dla muzeum. Stąd jakby tutaj to taki krótki komentarz z mojej strony. Dziękujemy bardzo. Czy ja bym teraz mogła poprosić panią kurator, aby nam troszeczkę przybliżyła obraz, który zaadoptowałaś, Kasiu? Obraz Józefa Chełmońskiego Kropatwy na śniegu został namalowany w 1891 roku, już po wojażach artysty, który no, najpierw kształcił się w Warszawie w słynnej klasie rysunkowej, także w pracowni Wojciecha Gersona, który słynął z tego, że zachęcał swoich uczniów do takiego pieczołowitego studiowania natury, obserwowania, rozumienia budowy wszelkich organizmów. Józef Chełmoński odbył także, chociaż krótkie, studia w Monachium, uczestnicząc w barwnym życiu tamtejszej bohemy, przyjaźniąc się między innymi ze Stanisławem Witkiewiczem, z Maksymilianem Gierymskim, znając Józefa Branta, Adama Chmielowskiego. Z niektórymi z nich potem po powrocie do Warszawy w latach 1874-75 otworzył wspólną pracownię mieszczącą się w hotelu europejskim. Po słynnym skandalu w Zachęcie, który towarzyszył wystawieniu jednego z najbardziej znanych obrazów artysty, czyli Babiego Lata, który nie spodobał się krytyce i części publiczności jako zbyt wulgarny, pokazujący no, zwykłą dziewkę z brudnymi nogami. Pokpiwano sobie wręcz, że nawet sam Bolesław Prus, że polecał, który polecał malowanie a la Chełmoński ekstraktem z brudnej ścierki. I po tej porażce artysta wyjechał na 12 lat do Paryża. Co ciekawe, w Paryżu malował takie rozhukane, rozpędzone zaprzęgi konne, tak zwane trójki, czwórki, niezwykle dynamiczne, urzekające egzotyką stepu, ruchliwością, barwnością tego kresowego życia. Niestety już na początku lat 80. okazało się, że dobrobyt artysty skończył się w Paryżu w związku z tym, że Amerykanie wprowadzili cła na obrazy sprowadzane z Europy. I to na tyle podwyższyło ceny, że rynek upadł, mimo że do tej pory cieszył się zainteresowaniem znanego paryskiego marszanda Adolfa Goupila. Wrócił do ojczyzny, chociaż jak wiadomo, Polski na mapach wtedy nie było i wkrótce kupił majątek w Kuklówce niedaleko Grodziska Mazowieckiego. I to właśnie tam na mazowieckiej równinie niepewnego zimowego poranka obserwował te cudowne ptaki w niezwykłej ciszy na ziemi pokrytej takim śnieżnym horyzontem. Od tej pory zresztą, od czasu przyjazdu na Mazowsze, artysta całkowicie zmienił sposób malowania. Odszedł od tych dynamicznych kompozycji, stając się właśnie takim specjalistą od subtelnego nastroju. Można powiedzieć, że Kuropatwy na śniegu pod tym względem są mistrzowskie. Czy ja bym właśnie mogła się tutaj zatrzymać i o tym nastroju, Kasiu, chciałam się dowiedzieć, co ciebie przyciągnęło w czasie autoadopcji do tego obrazu? Dlaczego właśnie jego postanowiłeś zaadoptować? No pewnie gdyby Chełmoński jeszcze dłużej pożył, to by się w kierunku abstrakcji zapędził, bo to gdzieś taki, zwykle jak to u artystów bywa, przebieg, który ja zresztą uwielbiam i zwykle się zatrzymuję na tym etapie końcowym, bo faktycznie abstrakcja jest mi bardzo bliska, ale ten Chełmoński właśnie ma coś takiego, takie uproszczenie w pewnym sensie. Z jednej strony detal, bo prawie że fotograficzne kuropatwa, ale z drugiej strony jakieś wielkie uproszczenie i niezwykłą no, abstrakcję wokół, prawda? I to połączenie tych ptaków, tego realizmu z tym, co się dzieje dalej. No to jest urzekające i ten nastrój. Ja się w sztuce kieruję emocjami, otaczam się taką sztuką, która mnie porusza i często robię to nie z takich powodów kolekcjonerskich, komercyjnych, no bo różnie się sztukę przecież
jakby używa i różne są powody kolekcjonowania czy adopcji w tym przypadku, ale chyba ta emocja jest dla mnie najważniejsza i ten coś takiego, co jest pociągające w tym obrazie. Z jednej strony spokój, ale z drugiej strony ileś warstw, jakaś sfera domysłów mi się zawsze otwiera. Jak jeszcze usłyszałam teraz tą historię życia, no to znowu te jakiś dodatkowa rzecz, o której myślałam, że coś ten człowiek musiał jednak jakiś... Pani kurator. Od spawoli do pewnego spokoju. Ja już teraz rozumiem, wszystko już teraz rozumiem, to po prostu się nazywa braterstwo dusz. Bo po pierwsze rzeczywiście sam Chełmoński był takim człowiekiem emocjonalnym, kochającym naturę. I co ciekawe, już współcześni o tym pisali, że on maluje tak, jak rzeka musi płynąć w sposób intuicyjny. Także budzi się z pędzlem w ręku i z pędzlem zasypia. Tak, ale doszedł do tego momentu, że jakiś minimalizm tchnie z tego obrazu. To, co też mnie pociąga bardzo w tym, prawda? Jakiś spokój, jakaś przestrzeń i światło. I to też jest bardzo dobra intuicja, dlatego że już w Paryżu Chełmoński ze Stanisławskim rozmawiali o perspektywach czystego pejzażu. Wprawdzie on nigdy nie osiągnął abstrakcji, ale pod koniec życia w tej kuklówce w latach 90. maluje tak niezwykłe, kolorystycznie kompozycje pozbawione detali, że w zasadzie one się już zbliżają do takiego abstrakcyjnego myślenia. A z kolei ta zdolność syntezy, takiego metaforyzowania krajobrazu postrzegane jest już jako taki zdecydowany zwrot od realizmu ku symbolizmowi. Symbolizmowi, który nie chciał opisywać, tylko raczej ewokować, sugerować, który pod tym, co zmysłowe, zawsze doszukiwał się jakiejś esencji świata, tego, co wieczne, ponadczasowe. I myślę, że ze swoją duchowością Chełmoński rzeczywiście tego samego poszukiwał w naturze, którą ukochał, czy to była Ukraina, Polesie, Pińszczyzna, Wołyń, Podole, gdzie wyjeżdżał wiele razy w ciągu życia, czy to była właśnie Kuklówka, gdzie sam często uprawiał nawet ziemię. No i właśnie już nic zaraz nie ująć, Małgosiu. Absolutnie, ale chciałam się Ciebie, Kasiu, jeszcze zapytać o jedno, bo w momencie, kiedy adoptowałaś ten obraz, to był grudzień i nawet teraz w czasie naszej rozmowy, słuchając Pani Kurator, przychodzą Ci nowe przemyślenia do głowy, tak jest zawsze. A czy jak myślisz o tym obrazie i był on z Tobą też w Twoich myślach w czasie pandemii, czy zmieniło się wtedy Twoje postrzeganie tego obrazu? Czy wprowadziły się jakieś nowe wątki przez sytuację, w której się znaleźliśmy, do Twojego odbioru tego dzieła? Ale wiesz, one w nim są, bo ja ten obraz w takiej pełni odbieram, więc na dobrą sprawę tam jest i spokój, ale też pewien niepokój, jest pewien romantyzm, ale też jakaś taka niepokojąca melancholia i coś, co jest takie, wiesz, coś, co nas denerwuje i trochę, nie wiem, jakby zastanawia może bardziej niż denerwuje, prawda? I tak dalej. Więc ja myślę, że w tym obrazie jest wszystko i ta pandemia również. I to jest, i jakby nie zmieniło się moje postrzeganie. Raczej myślałam o tym właśnie jako takim jeszcze szerzej chyba. I pełniej to odebrałam, ale to w tym było. To nie jest tak, że to ja musiałam sobie dopowiadać. To raczej, moją głowę otwierało. Ja myślę, że to jest kwestia doświadczenia. Po prostu te doświadczenia się zmieniają i nasze postrzeganie się zmienia i się ubogaca i poszerza. No, oczywiście wiemy, że nawet zestawienie dwóch różnych obrazów, prawda, czy dwóch różnych emocji zmienia często zupełnie odbiór. Absolutnie. Ale tutaj myślę, że to akurat ten obraz jest tak, z jednej strony jest zrównoważony i zawiera te pełnię. No tak to mogę w skrócie powiedzieć. Także jeszcze... Dziękuję. Sobie jeszcze, że to jest jeszcze bardziej wybitny obraz niż do tej pory. Nie, absolutnie. Mnie też, jakby jak patrzę z kolei ja na ten obraz, to myślę sobie o tej bezkresnej zimie i tych połaciach śniegu, olbrzymich, których właściwie w tej chwili nie doświadczamy. Jesteśmy świadkami takich dużych zmian klimatycznych,
że zimy praktycznie, szczególnie z miast, zniknęły. I chciałabym się zapytać z kolei ciebie, Agnieszko, o to, jak wygląda ta zmiana i sezonowość w kuchni. Czy w ogóle teraz możemy mówić o sezonowości w kuchni, kiedy już takich zim, jak na obrazie Chełmońskiego, nie doświadczamy? Musimy i możemy, i na pewno jak słucham pań teraz i jak ta synteza i szukanie prawdy pojawia się w odbiorze Chełmońskiego, to ja myślę, że to dokładnie o to chodzi przy układaniu menu, w zwrocie ku sezonowości. Bo oczywiście produkt najświeższy, najsmaczniejszy, on będzie sezonowy, ale to nie tylko o to chodzi. Raczej też o to, co daje sezonowość, co teraz zgubiliśmy, bo możemy mieć już wszystko o każdej porze roku, każdy produkt z końca świata, ale jeżeli zwrócimy się ku temu, co jest tutejsze i co pojawia się tylko na chwilę, to mamy też taką syntezę i przemijania, i braku, i tęsknoty, która jest dla mnie dużo cenniejsza niż ten nadmiar i chciwość i to wszystko, czym żyliśmy wcześniej, do czego no, czuliśmy, że bardzo świat zmierza i ta zmiana klimatu i teraz pandemia, te wszystkie nagłe rzeczy, które się dzieją, trochę nas uprzytamniają, stawiają do pionu, każą pomyśleć i wtedy możemy szukać czegoś, co będzie jakąś prawdą. I sezon właśnie nas do tej prawdy sprowadza. Czyli to jest coś, co będzie powracało. Dla mnie uderzające było to, że teraz na wiosnę, mimo pandemii, mimo naszego zamknięcia, wegetacja ruszyła, jedzenie się rodziło, pomimo wszystko. I tym się mogliśmy znowu cieszyć, więc ja w tej kolacji, którą przygotowuję i która będzie mówiła o mroźnej zimie, będę zwracała się do tego, co jest najbardziej ulotne i najbardziej chwilowe i za czym najbardziej tęsknimy i czego prawie już nie ma albo bardzo na to czekamy. Dziękuję bardzo. Wiem, Agnieszko, że przygotowywałaś kolację w menu zimowym, bo to pandemia wstrzymała i Kasia ze swoimi przyjaciółmi będzie miała zaserwowaną kolację letnią do obrazu zimowego. Mm-hmm. Jak ta zmiana? Wiem, że osoby kreatywne w ogóle nie mają problemu z twórczym dostosowaniem, więc absolutnie tutaj, proszę Państwa, jestem pewna, że to menu będzie wspaniałe i ulotne i też niezwykłe. Czy mogłabyś nam więcej opowiedzieć, Agnieszko? Znaczy, o tym, co Cię inspirowało teraz? Teraz, właśnie teraz. Oczywiście bardzo istotny jest w tym obrazie i uderzający ta monochromatyczna kompozycja i kolor. Więc to będą dwa elementy, do których na pewno będziemy się odnosić. Czy na pewno będą podane kurpatwy? Nie, absolutnie nie będą podane kurpatwy. Z wielu powodów. Podawanie mięsa dzisiaj jest dużo bardziej kontrowersyjne niż niepodawanie. I myślę, że dużo przyjemniej jest nam myśleć o jedzeniu, no właśnie w taki bezpieczny sposób, że nie musimy jeść mięsa, że możemy się zwrócić tylko ku wegetariańskiemu menu i tak będzie teraz, nie będzie kurpatw, ale jest taki produkt, który trochę wiąże się z ptactwem dzikim, czyli cieciorka. My mówimy cieciorka na ciecierzyce, a cieciorka to jest też nazwa samicy cietrzewia. Więc wykorzystam tę zbieżność i jakiś ptak, jakaś cieciorka pojawi się na pewno na talerzach. To po to, żebyśmy też mogli pobawić się trochę kolorem, czyli będą te beże, brązy i szarości, które się będą przenikały. Będzie też trochę mrozu. To takie bezpośrednie przełożenie, więc, ale w środku lata to ja myślę, że to będzie dużo przyjemniejsze doświadczenie sensualne, niż gdybyśmy mieli coś mroźnego w zimie. No i jeszcze tam parę jest tajemnic, które chciałabym zachować, żeby był ten element zaskoczenia. Ale ciekawa, do jakiego momentu się pani posunie. Ile się dowiem. Ile jeszcze, bo jeszcze ta piękna opowieść, powiem szczerze, że faktycznie ta opowieść o kuchni, o jedzeniu i to odniesienie do malarstwa, szalenie jest to teraz
w tym momencie dla mnie takie niezwykle mocne, że tymi samymi słowami właściwie możemy opisać jedno i drugie, a jeszcze przy tymi emocjonalnymi porównaniami, prawda? To jest... Zdecydowanie jedzenie to emocje. Jedzenie to emocje i o tym wszyscy wiemy, że jak Państwo kręgwiccy przygotowują wszystkie menu na nasze bale, to emocji tam jest wiele i starają się Państwo zawsze, a co najważniejsze, korzystają, rodzina Kręglickich korzysta z produktów polskich, regionalnych, dostępnych i sezonowych. I to jest coś, co absolutnie wyróżnia te restauracje spośród innych i to był też powód, dla którego tak bardzo jest nam sztuka kulinarna w wydaniu Rodziny Kręglickich bliska, jak również Twoje, Agnieszko, zacięcie artystyczne. Jesteś felietonistką kulinarną, ale również autorką książek. I przed naszą rozmową powiedziałaś mi, że właśnie w połowie XIX wieku dopiero po raz pierwszy pojawiły się książki kulinarne pisane przez kobiety. Czy mogłabyś nam coś więcej? To jest absolutnie rewolucyjny moment, jeżeli chodzi o piśmiennictwo kulinarne. I bardzo mi jest miło, że teraz jesteśmy też w kobiecym gronie, to łatwiej wam się o tym rozmawia, żeby się cieszyć taką energią kobiecą. Rzeczywiście jest tak, że do połowy XIX wieku piszą tylko mężczyźni i to są kuchmistrzowie, fachowcy, zawodowcy pracujący gdzieś na dworach, albo tłumacze, którzy zarabiają kasę w ten sposób, że jakieś książki ze świata na polski rynek wprowadzają. A w połowie XIX wieku po raz pierwszy biorą się za to praktyczki, kobiety, które prowadzą gospodarstwa i zaczynają pisać poradniki, bo też dzieje się tak, że w związku z zaborami i w związku z, no, dużo więcej osób musi przenosić się do miasta i kobiety zaczynają prowadzić domy samodzielnie. Oczywiście jest cały czas służba, ale kierowanie domem, no to jest taka umiejętność, którą się ma dużo bardziej bezpośrednio pod sobą i w tym jest też gotowanie, po raz pierwszy gotowanie bezpośrednie. Okazuje się, że ta umiejętność gotowania jest całkiem praktyczna i zaczyna być doceniona. I kiedy zaczynają pisać o tym kobiety, no oczywiście tą najsłynniejszą będzie Ćwierczankiewiczowa. Jak już ona dojdzie do głosu, to nie odda tego głosu przez 50 lat, ale i Nakwacka, i Zawadzka, i Ciundziewicka, to są nazwiska, które absolutnie bestsellery XIX wieku, to są książki kucharskie. I to jest po raz pierwszy takie pisanie o kulinariach, jakie my już dzisiaj uprawiamy, czyli bardzo praktyczne, bliskie ziemi, bliskie codzienności. Ja myślę, że takie najprawdziwsze, bo to wielkie kuchmistrzowskie, ono jest bardzo fajne, od wielkiego dzwonu, ale jak byliśmy sami w domach i musiałyśmy wreszcie gotować, to było takie, sprawdzam. To gotowanie się rzeczywiście przydaje samodzielnie. Jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne, żeby robić dom. A czy możesz nam powiedzieć w takim razie, jak wtedy wyglądały przepisy na dzikie ptactwo? No ja nawet mam ochotę wam przytoczyć jeden przepis, bo to będą kuropatwy w śniegu, jeśli pozwolicie. Taki tutaj sobie wycisnę. Ten akurat nie jest spod ręki kobiecej, bo kobiety, jak wspominałam, już są dużo bardziej udomowione, natomiast Schüttler jest ostatnim kucharzem Stanisława Augusta i pisze tak. Ubić pianę z 15 świeżych białków i oformować z niej wokoło na brzegach półmiska niby wał śnieżny, do którego powtykać szyjki z główkami kuropatwiemi. Jakby one ze śniegu wyglądały. Na pół godziny przed wydaniem wstawić do letniego pieca, aby się pianka nie zarumieniła, lecz tylko obeschła, nie straciła białości podobnej do śniegu. Gdy się to uskuteczni, układać w środek półmiska rozeżnięte na trzy części kuropatwy, które to cząstki powinny się trzymać w kupie, zalać sosem, jaki się zwykle daje do kuropatw i na gorąco z garniturem dawać do stołu. Więc takie to były... Brzmi malowniczo. Z tej cieciorki. A ja bym chciała zapytać panią kurator jeszcze o tradycję przedstawienia i znaczenia ptaków u Chełmońskiego. Bo jak już ptaki wprowadziliśmy do naszej rozmowy, to może powróćmy do artysty. U Chełmońskiego pojawia się całe królestwo ptaków. On uwielbiał w ogóle słuchać śpiewu ptaków.
i z pewnością te ptaki, które malował, nie były przezeń postrzegane jako dania na talerzu. Raczej pisze się o Chełmońskim już w jego epoce jako o wielkim mistyku, który niemal z żarliwą religijnością kocha naturę, wielbi naturę jako pewną harmonijną całość. W każdej jej cząstce, w tym najdrobniejszym ptaku, odnajdując ten duchowy pierwiastek. A są to ptaki tak różnorodne jak kuropatwy, dropie, lalaki, czajki, kurki wodne, bociany. No, całą tę galerię wspaniałego ptactwa można podziwiać w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, a także w galerii w Radziejowicach, gdzie od kilku już lat duża część obrazów Chełmońskiego jest prezentowana. Oczywiście istnieją najrozmaitsze tradycje przedstawiania ptaków. Nie wystarczyłoby nam pewnie kilku godzin, żeby o nich wszystkich opowiedzieć. Od takich motywacji jak naukowe, botaniczne, przez prezentowanie statusu właścicieli, którzy pokazują już to swoje menażerie, już zasobne, luksusowe stoły. Ale ptaki były też, zwłaszcza martwe ptaki, symbolem vanitas. Z innej jeszcze strony po prostu popisem artysty w ukazywaniu kunsztownym tak iluzji upierzenia, ruchu. Więc czasami to po prostu trompe-l'œil. Istnieje rozległa symbolika religijna, mitologiczna, no żeby przypomnieć gołębicę Ducha Świętego, pelikana i tak dalej, i tak dalej. Trudno byłoby u Chełmońskiego dopatrywać się takich alegorycznych znaczeń. To raczej wyglądało rzeczywiście z tej bliskości, tutaj przed chwilą padło słowo blisko ziemi i rzeczywiście Chełmoński tak blisko ziemi był. On lubił po polach, po łąkach chodzić, jak pastuch. Czasem nawet no, na tyle był oryginałem, że pojawiał się w salonie nawet Heleny Modrzejewskiej w takim zgrzebnym kaftanie chłopskim, chociaż miał szlacheckie pochodzenie. A więc to wynikało raczej z takiej potrzeby bliskości natury, a wręcz świętości natury, która tak bije z jego obrazów. Były oczywiście próby interpretowania, ale to już współcześnie, tych obrazów w takich wręcz kategoriach patriotycznych. Te kuropatwy i zwłaszcza ta śnieżna kraina. Śnieg w takiej polskiej wyobraźni kojarzy się z Syberią, ze zsyłkami, z tym piekłem na ziemi opisywanym już przez Słowackiego w Angelim. Ale to dosyć daleka konotacja. Ja tylko na koniec przypomnę, że Zenon Przesmycki, Miriam, wielbiciel Chełmońskiego, pisał w Chimerze w 1901 roku ocenić wprost niepodobna, co z taką siłą działa na człowieka z tego obrazu. I to jest dokładnie to, o czym przed chwilą mówiła pani Kasia, że jest tam i cisza, i melancholia, i bezruch, ale widz jest w środku tej natury. Stoi tuż obok kuropatw i boi się ruszyć, żeby ich nie wypłoszyć. Ta śnieżna kraina to cisza i spokój, ale też perspektywa nieskończoności, wieczności, a może i królestwa śmierci. Trzeba stanąć przed tym obrazem w Muzeum Narodowym w Warszawie, żeby go pokochać. Choć obraz nie jest w oryginalnej ramie. On pierwotnie był też w takiej prostej, drewnianej, lekko sfazowanej, dosyć grubej ramie, tak jakby jeszcze bardziej podkreślając to pochodzenie obrazu i charakter samego Chełmońskiego. Czyli nie mogę doczekać, żeby znowu stanąć przed obrazem. Powiem szczerze, zadziałałyście mi wszystkie tak na wyobraźnię jeszcze dzisiaj. Niesamowite to jest. Dziękuję za te emocje, bo mi się teraz znowu pewne rzeczy wyobrażają. Jeszcze. A jeszcze tam jest w tle Japonia, co zauważał już Felix Jasiński. Wprawdzie on dodawał, że sam Chełmoński raczej się bezpośrednio tymi drzeworytami nie inspirował. Ale jest tutaj ten taki pietyzm wobec natury i to połączenie z jednej strony naturalizmu, takie drobiazgowe oddanie upierzenia kuropatw, a z drugiej właśnie ta zdolność syntezy, o której była mowa, i pewnego rodzaju estetyzm,
tak, ten liryzm. Ale też te kuropatwy uciekają w tę przestrzeń, one tracą te szczegóły. To jest niesamowite też w tym obrazie, prawda? Mhm. Właśnie, czy ten obraz jest niesamowita, tak jakby od fotografii do właśnie totalnej abstrakcji. No to jest jeszcze może ta warstwa, która mnie pociąga osobiście bardzo. Czy właśnie ten obraz można nazwać realistycznym? Bo z jednej strony tutaj jak pani kurator i wszystkie panie tutaj i ty Kasiu zauważyłaś, że wszystko z niemalże fotograficzną dokładnością możemy dostrzec na tym obrazie. Przepraszam, ale w emocji ja myślę, że to by zaraz już zupełnie upraszczał. Tak, no nie wiem, ja mam taką znowu moją wrażliwość na to, więc on tak go nie postrzegam jako taki realizm absolutnie. Ja również, ale dlatego właśnie chciałam zapytać pani kurator, jak jest postrzegany przez historyków sztuki? Jednak jako już taki pierwszy akord symbolizmu właśnie poprzez nastrojowość, tak zwany Stimmung, jak to się określało w języku po niemiecku, w języku artystów wykształconych w Monachium, to była ta zdolność harmonizowania i wywoływania silnych emocji także w obrazie. Nastrój jest takim ogniwem pomiędzy sztuką jeszcze realistyczną, a no, przed śpiewem symbolizmu. Więc na pewno w twórczości Chełmońskiego to ta liryczna dyspozycja jest już znamieniem nowej postawy, którą będzie rozwijał w latach 90. Mówi się o nim jako o wielkim panteiście, o mistyku, o człowieku o franciszkańskiej żarliwości, z czego był znany także w swoim takim lokalnym środowisku. Może mi się ta świętość trochę podzieli, wiesz. Tak. Nigdy nie wiadomo. Ja wiem na pewno, Kasiu, że już niedługo będziesz Muzeum Narodowe, jest już otwarte. Oczywiście są jeszcze pewne ograniczenia, ale już niedługo będą oprowadzania kuratorskie i na pewno będziesz mogła zobaczyć swój obraz, który razem z Arturem zaadoptowaliście. A pani kurator w czasie wakacji, jak i wielu innych kuratorów oraz innych pracowników muzeum, w tej chwili są na galeriach i towarzyszą osobom zwiedzającym i mogą opowiadać, można się pytać. Pani kurator, czy może pani coś opowiedzieć o tej zupełnie nietypowej sytuacji? Ta sytuacja będzie trwała przez wakacje. Wszystko teraz jest wyjątkowe, więc także funkcjonowanie muzeum, ale muzeum jest otwarte. Galeria Sztuki XIX wieku, gdzie wiszą kuropatwy na śniegu, jest otwarta w czwartki, piątki i niedzielę, więc mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem w MNW, a Józef Chełmoński będzie też gwiazdą na wrześniowej wystawie Polska Siła Obrazu, gdzie zaprezentujemy obrazy z tego wczesnego, realistycznego okresu przedstawiające polską i ukraińską rzeczywistość. Jestem o tym przekonana. Bardzo panią dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę i za obecność, a także Kasiu i Arturze za wsparcie Muzeum Narodowego przez adopcję kuropatw na śniegu Józefa Chełmońskiego. A państwa bardzo bym chciała serdecznie zaprosić do uczestniczenia w życiu muzeum. Zapraszam was do naszego stowarzyszenia. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim paniom dziękuję za rozmowę. Ja się chciałam dołączyć do apelu, wspierajmy sztukę, bo naprawdę nie ma większej satysfakcji i też dziękuję stowarzyszeniu, bo robicie wspaniałą robotę i bardzo żałuję, że ta rozmowa się kończy. Ja również. Pomyślałam, że moderowanie w tak zacnym gronie jest po prostu spotkaniem przyjaciół, bo rozmawiałyśmy jedna przez drugą i to jest najbardziej urocze i prawdziwe. Jestem przeszczęśliwa. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. To następnym razem na żywo, niebawem w MNW. W restauracji u pani Agnieszki. Przy stole. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.